Cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Matematyka 500+, czyli matematyka dla uczniów, którzy chcą zdawać matematykę na poziomie rozszerzonym. Na ten odcinek przygotowałam coś specjalnego. Są to zadania zamknięte z matury rozszerzonej. Na to nasze spotkanie wybrałam 10 różnorodnych zadań, krótkich zadań. Zadania zamknięte to są zadania zazwyczaj, które szybko rozwiązujemy na maturze, ale są różnorodne. I ja wybrałam 10 różnorodnych zadań. Jedne zadania dotyczą chociażby wartości bezwzględnej, inne dotyczą funkcji trygonometrycznych, jeszcze inne dotyczą szeregu geometrycznego. Ta różnorodność powoduje to, że w krótkim czasie jak najwięcej sobie powtórzymy. A więc zapraszam gorąco. Zadanie numer 1. Jeżeli logarytm przy podstawie 2 z trójki to jest a, to logarytm przy podstawie 6 z trójki równa się. I mamy 4 odpowiedzi A, B, C, D. Jak to wyznaczymy, przekształcimy, to którąś odpowiedź oczywiście zaznaczymy tą, która będzie prawidłowa. A więc popatrzmy, jest to zadanie z logarytmami. Taka zasada w logarytmach obowiązująca to jest to, że fajnie mieć wspólną podstawę. I tak, widzimy, że tu mamy dwójeczkę, a tu mamy szóstkę. No, gdybym ja zamieniła podstawy, to tutaj byłaby trójka. Gdybym tu zamieniła podstawy, to tutaj byłaby też trójka. A więc wykorzystam wzór, który dotyczy tego, że ja podstawę wymienię z liczbą logarytmowaną. Był taki wzór, można to zrobić, ale w takiej postaci. 1 nad logarytm i teraz w podstawie będzie 3, a liczba logarytmowana to będzie 2 i to się równa a. Co mi to teraz daje? Daje mi to to, że gdybym ja teraz chciała ten logarytm wyliczyć, chociażby napiszę tutaj nad 1, to jak ja to wyliczę, to otrzymam, że logarytm przy podstawie 3 z dwójki to jest po prostu 1 nad a. Czyli odwrotność tej naszej literki a. No to tak, to na pewno będzie nam to potrzebne, ze względu na to, że teraz tym się zajmiemy. Czyli logarytm przy podstawie 6 z trójki to się równa. To samo zrobię, czyli napiszę 1 nad logarytm przy podstawie 3 z szóstki. Wymieniam, pamiętaj, liczbę logarytmowaną z podstawą. Mogę to tylko w taki sposób zrobić. Napisać 1 nad logarytm przy podstawie 3 z szóstki. No to się równa. I tak, 1 nad, przepisujemy, a teraz szóstka, no pasowałoby mi dwójkę. No to ja szóstkę mogę przecież rozbić jako 2 razy 3, bo ja tą dwójkę, no muszę to wykorzystać na pewno. No to też rozbijam, czyli będę miała 1 nad, a tutaj był taki wzór. Kiedy to liczby logarytmowane się mnożyło? Wtedy, gdy logarytmy się dodawało. Czyli ja będę miała logarytm przy podstawie 3 z dwójki, dodać logarytm przy podstawie 3 z trójki. No to się równa 1 nad. I teraz uwaga, ten logarytm przy podstawie 3 z dwójki ustaliliśmy, że to jest 1 nad a po przekształceniu. Czyli mam tutaj 1 nad a dodać, a logarytm przy podstawie 3 z trójki to jest po prostu 1. No więc to się równa 1 nad. Tu wspólny mianownik da mi 1 plus a nad a. To się równa, tu pomnożę przez odwrotność, czyli w zasadzie będę miała 1 razy odwrotność tego mianownika, czyli będę miała a nad 1 dodać a. No i zobaczmy, czy jest taka odpowiedź dokładnie, która tak wygląda, a podzielone przez 1 plus a. No i jest taka odpowiedź, jest to odpowiedź C. Zadanie numer 2. Niech a i b to będą zdarzenia losowe zawarte w zbiorze omega, czyli zbiorze zdarzeń elementarnych, oraz prawdopodobieństwo zdarzenia b to jest 0,5 i prawdopodobieństwo zdarzenia a pod warunkiem zdarzenia b, ta kreska pionowa przypominam, to jest prawdopodobieństwo tutaj warunkowe i to wynosi 0,3. Wtedy prawdopodobieństwo takiego zdarzenia b różnica a jest równe. I mamy 4 odpowiedzi, musimy to wyznaczyć i zaznaczymy odpowiedź prawidłową. Otóż, jak pojawia się prawdopodobieństwo warunkowe, to od razu nasuwa nam się wzór. Przypomnijmy sobie ten wzór. Prawdopodobieństwo a pod warunkiem b to jest prawdopodobieństwo a część wspólna z b podzielone przez prawdopodobieństwo zdarzenia b. P od a pod warunkiem b podzielone przez p od b. No i teraz popatrzmy. Po pierwsze, P od B mamy, P od A pod warunkiem B mamy, 0,3, to możemy podstawić. Czyli tak, P od A pod warunkiem B to jest 0,3,
P od A część wspólna z B, tego nie mamy, a P od B mamy, to jest 0,5. No to skoro tak, no to musimy to oczywiście pomnożyć, czyli jak ja obustronnie pomnożę przez 0,5, to będę miała 0,15 i to się równa P od A część wspólna z B. Po co mi to jest potrzebne? Oczywiście po to, ponieważ ja teraz muszę policzyć prawdopodobieństwo różnicy takich zdarzeń. Prawdopodobieństwo B różnica A. I teraz jak to policzyć? Żeby policzyć prawdopodobieństwo B różnica A, to trzeba od prawdopodobieństwa na zdarzeniu B odjąć prawdopodobieństwo części wspólnej tych zdarzeń. Możesz to potraktować jako wzór, z tym, że tego wzoru nie znajdziesz w tablicach. Ten tak, natomiast tego w tablicach nie ma wzoru, ale dosyć łatwo to intuicyjnie rozumieć. No bo jak od zdarzenia B odejmiemy A, to jak chcemy policzyć na tym prawdopodobieństwo, to tak jakbyśmy od prawdopodobieństwa całego zdarzenia B odjęli tylko to, co jest wspólne, co B ma wspólne z A. Dosyć intuicyjnie można to też przedstawić w postaci właśnie grafu, że tu jest A, tu jest B i ja od tego B zbioru, czyli chcę stworzyć te moje B różnica A i na prawdopodobieństwie też tak działa, że ja od tego właśnie prawdopodobieństwa, że trafię w to kółko, odejmuję prawdopodobieństwo, że trafię w tą część wspólną. No i właśnie taki wzór możemy nawet sobie wyprowadzić tak szybko, bez szukania go w tablicach. No to podstawmy, czyli ja przepiszę prawdopodobieństwo B różnica A, to się równa P od B, czyli to jest 0,5, odjąć P od części wspólnej tych zdarzeń, czyli odejmujemy, czyli będziemy mieć 0,35. I oczywiście tą odpowiedź zaznaczamy. Jest to odpowiedź A. Zadanie numer 3. Suma nieskończonego ciągu geometrycznego minus pierwiastek 2 dodać 1, minus 1 nad pierwiastek 2 dodać 1, druga minus i tak dalej, w nieskończoność sobie leci, wynosi. I mamy 4 odpowiedzi, ile wynosi ta suma. Otóż, przypomnijmy sobie, tutaj mamy do czynienia z sumą, którą oznaczamy literką duże S, suma nieskończonego ciągu geometrycznego. Po pierwsze, w treści jest podane, że jest to ciąg geometryczny i że się nie kończy, mamy 3 kropeczki i nie wiadomo, co tam dalej jest, czyli po prostu jest on nieskończony. Po pierwsze, nam jest potrzebne Q. Żeby wyznaczyć Q, skoro w treści masz podane, że on jest geometryczny, to ty Q możesz wyliczyć na podstawie dowolnych dwóch wyrazów, ułożonych oczywiście jako iloraz w odpowiedniej kolejności. Czyli dla przykładu A2 podzielone przez A1. Czyli ten A2, drugi wyraz, podzielony przez pierwszy. Jeżeli chcesz być pewny, że na 100% dobrze, możesz też podzielić A3 przez A2, A4 przez A3 i zobaczysz, że za każdym razem Q będzie takie samo wychodziło. Ja nie będę tego za każdym razem robiła, zrobię tylko jeden przypadek, czyli tak, A2 to jest u nas 1 podzielone przez minus pierwiastek z 2. No oczywiście usuwamy niewymierność i mamy minus pierwiastek z 2 nad 2. Będzie nam to potrzebne do wzoru na S, ale najpierw przypomnijmy sobie, że żeby istniała suma nieskończonego ciągu geometrycznego, musi być spełnione takie założenie, że wartość bezwzględna z Q ma być mniejsza od 1. Oczywiście wartość bezwzględna z tej liczby tutaj jest, jak widzisz, pierwiastek z 2 nad 2, jest to liczba mniejsza od 1, więc wszystko się zgadza. Mogę użyć wzoru na S. Ten wzór jest taki prosty, przyjemny, a 1 nad 1 minus Q. No i teraz podstawiamy, czyli nasze S to się równa A1, czyli u mnie pierwszy wyraz minus pierwiastek z 2, podzielone przez 1 minus, i tu mamy minus, czyli napiszę od razu plus, pierwiastek z 2 nad 2. Oczywiście takiej odpowiedzi jeszcze nie ma, więc trzeba to przekształcić. Więc wykonujemy te działania, które najpierw trzeba wykonać. Trzeba wykonać dodawanie, ale tego fizycznie nie damy rady dodać, więc musimy na wspólną kreskę zapisać ułamkową, czyli wspólny mianownik to będzie 2. I tu jak rozszerzę, to będę miała 2 drugie, czyli 2 dodać pierwiastek z 2. Ułamek piętrowy, oczywiście się go pozbywamy poprzez mnożenie przez odwrotność mianownika, czyli pomnożymy przez 2 nad 2 dodać pierwiastek z 2. To się równa. To minus pierwiastek z 2 pomnożę tutaj z górą, czyli będę miała minus 2 pierwiastki z 2 nad 2 dodać pierwiastek z 2. Pamiętamy, że trzeba usunąć niewymierność mnożąc licznik i mianownik przez liczbę sprzężoną do mianownika, czyli przez 2 minus pierwiastek z 2 i tutaj tak samo mnożymy 2 minus pierwiastek z 2. A
a więc to się równa. Tu sobie wymnażamy, czyli to będę mnożyła, z tym będę miała minus 4 pierwiastki z 2. I tu jak pomnożę, będę miała oczywiście plus. Będę miała 2 razy pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to 2, czyli 2 razy 2 to 4. A na dole absolutnie wzór skróconego mnożenia, czyli 2 do kwadratu minus pierwiastek z 2 do kwadratu. To się równa. Minus 4 pierwiastki z 2 dodać 4, podzielone przez, i tu będę miała 2 do kwadratu to 4 minus, z tego mi wyjdzie 2, czyli 4 minus 2 to 2. Oczywiście takiej odpowiedzi jeszcze nie ma. Widzimy, że jest wyciągnięte w tym i w tym przednawias, a nam też pasuje wyciągnąć czwórkę, więc ja wyciągnę czwórkę, tu mi zostanie jedynka, a to napiszę minus pierwiastek z 2 i tutaj nad 2. Teraz skrócę przez 2, podzielę sobie przez 2 i mam 2 i w nawiasie 1 minus pierwiastek z 2. Oczywiście ten wynik, jak widzisz, oczywiście to jest odpowiedź A, którą zaznaczamy, że ta odpowiedź właśnie jest prawidłowa. Zadanie numer 4. Proste o równaniu y równa się 2x dodać k jest styczna do wykresu funkcji f od x równa się x kwadrat minus 1 podzielone przez x, jeśli k jest równe. I tu mamy 4 odpowiedzi, wybierzemy sobie oczywiście tą prawidłową odpowiedź. Zadanie ze styczną automatycznie powinno Ci się kojarzyć z tym, że był taki wzór w tablicach na równanie stycznej i w tym wzorze występuje pochodna, konkretnie pochodna w punkcie x0, w punkcie styczności. My nie wiemy, o jakie x0 chodzi. Mamy na myśli tutaj pewien punkt styczności, który ma współrzędne x0 i albo to oznaczamy f od x0, ale to mamy na myśli, że to jest y0. To jest punkt styczności, tylko problem jest taki, że my w zadaniu nie mamy tutaj podanego tego punktu styczności. Ale za to co wiemy? Wiemy, że nasza ta prosta styczna ma współczynnik kierunkowy równy 2. To a, jak widzisz, możesz odczytać ze wzoru, jest równe 2. No to skoro tak, to powinniśmy pamiętać, że na a był wzór, że nasze a to jest nic innego jak f' od x0. Czyli jeżeli policzymy pochodną, to później z tej pochodnej wyznaczymy sobie punkt styczności, no a później już dalej będziemy się zastanawiać, co dalej, jak tą prostą rozpisać. No więc zacznijmy od pochodnej. Przypomnijmy sobie, pochodną liczymy ze wzoru na pochodną ilorazu. To była kreska ułamkowa i to była tak pochodna z góry, czyli pochodna z x kwadrat minus 1 to jest 2x razy dół, czyli razy x, odjąć. Teraz pochodna z dołu, czyli 1 razy góra, u mnie góra to jest x kwadrat minus 1 i to jest wszystko podzielone przez dół do kwadratu, czyli mianownik do kwadratu. No to proszę bardzo, na razie liczymy pochodną w ogóle, nie od x0, tylko pochodną po prostu po x. No więc mamy 2x kwadrat minus x kwadrat, tu minus i minus dodam plus 1, podzielone przez x kwadrat. To się równa, to może zapiszę, będzie x kwadrat dodać 1, podzielone przez x kwadrat. Taka wyszła mi pochodna w ogóle tej funkcji, a mnie interesuje pochodna oczywiście w punkcie x0. No to znaczy, że będę miała x0 do kwadratu dodać 1 podzielone przez x0 do kwadratu. No to wiadomo, założenie, trzeba pamiętać o tym, że nasz x absolutnie zerem być nie może. Wiadoma sprawa, no bo to wynika z dziedziny tej funkcji. No i teraz tą moją pochodną, prawda, tutaj w punkcie tej, z tym styczności, w punkcie, gdzie argument to jest x0, będę przyrównywała do mojego współczynnika kierunkowego 2. Czyli ułożę takie równanie, że 2 to się równa x0 do kwadratu dodać 1 podzielone przez x0 do kwadratu. Jak pomnożę chociażby nawet tak na krzyż, szybciutko to mamy 2x0 do kwadratu równa się x0 do kwadratu dodać 1. Przeniosę, to będę miała x0 do kwadratu to jest 1. Spierwiastkujemy, mamy x0 równe albo 1, albo x0 równe minus 1. Czyli mamy 2 punkty styczności, bo my możemy mieć do czynienia z dwoma prostymi, prawda? Z dwoma stycznymi, w zależności w jakim punkcie. No to teraz naszym zadaniem, skoro już mamy to nasze x0, no to możemy sobie policzyć f od x0, które nam też do prostej będzie potrzebne, więc policzymy sobie f od x0, czyli ja tutaj zapiszę f od x0, czyli podstawiam do mojej wyjściowej funkcji, w miejsce x0 postawiam jedynkę, czyli w miejsce x, prawda? Czyli będę miała tak, 1 do kwadratu minus 1, no to będę miała 0 nad 1, czyli 0, a w tej sytuacji jak będę podstawiała minus 1, nic mi się nie zmieni, bo minus 1 do kwadratu to i
1, minus 1 to jest i tak 0, podzielone przez minus 1, no to i tak mam 0. A więc przypomnijmy teraz wzór. Był wzór na równanie stycznej. Y to się równa. F' od x0 razy x minus x0 dodać f od x0. Jak nie pamiętasz, ten wzór oczywiście jest w tablicach, więc możesz sobie na niego kuknąć. Więc mamy tak, y to się równa. Pochodna, ta pochodna wiemy, że ona jest równa współczynnikowi kierunkowemu, czyli po prostu 2. W nawiasie będzie x minus i najpierw podstawiam to pierwsze, czyli 1, no i plus, no napiszę 0, czyli będę miała y to się równa 2x minus 2, ale mogę mieć sytuację drugą, y to się równa 2 i teraz będę miała x minus, ale tu mamy minus, czyli będę miała plus 1, no i f od x0 to i tak jest tutaj 0 w tym wypadku. Czyli mam y to się równa 2x dodać 2. I teraz popatrzmy na to, co było na początku, ta styczna, prawda, podana, a na to, co mi wyszło, prawda? Mi wyszły dwa równania stycznych, czyli ja mogę w zasadzie z moich wzorów już odczytać moje k, że moje k to może być minus 2k, albo moje k to może być dwójka. Zarówno w tej sytuacji, jak i w tej mam do czynienia ze styczną, tylko tutaj w innym punkcie i tutaj w innym punkcie. A więc, która odpowiedź jest prawidłowa? Oczywiście odpowiedź D jest prawidłowa, że k może być albo minus dwójką, albo dwójką. Zadanie numer 5. Zbiór rozwiązań nierówności 3x odjąć w wartości bezwzględnej x dodać 2 jest mniejsze od 6 i jest. I mamy 4 odpowiedzi. Rozwiążemy tą nierówność i zaznaczymy prawidłową odpowiedź. A więc przypomnijmy sobie, jak rozwiązujemy nierówności, czy też równania, w tym wypadku mamy nierówność, z wartością bezwzględną. To nie jest taka najprostsza nierówność. Dlaczego? Dlatego, że poza wartością bezwzględną, w której występuje niewiadoma x, jeszcze tutaj jest niewiadoma x. To oznacza, że musimy to zrobić dwoma przypadkami. Możemy posłużyć się takim skrótowym sposobem. Ja ten skrótowy sposób zrobię, bo on jest bardzo, bardzo ciekawy. Rysujemy oś liczbową i na tej oś liczbowej zaznaczymy sobie miejsce zerowe tej funkcji, w tym wypadku liniowej, która znajduje się pod wartością bezwzględną. Miejscem zerowym jest minus dwójka. Ta funkcja liniowa, która znajduje się tutaj pod wartością bezwzględną, czyli x plus 2, jest to funkcja rosnąca, więc ja taki szkic narysuję. Tu ma wartości ujemne, tu ma wartości dodatnie. I teraz popatrzmy. O ta funkcja, na nią trzeba zadziałać wartością bezwzględną. A wiemy, co lubi wartość bezwzględna. Ona, jeżeli liczba jest dodatnia, nic nie zmienia, ale jeżeli liczba jest ujemna, zmienia znaki na przeciwne. Dlatego musimy naszą oś liczbową podzielić na dwie części, tak jakby na dwa przedziały. I teraz, pierwszy przypadek to będzie x należące od minus nieskończoności do minus dwójki i tu mamy nawias otwarty, natomiast w drugim przypadku mamy x należące od minus dwójki domkniętej do plus nieskończoności. Tak przyjmujemy, że tam, gdzie plusy są w przedziale, czyli wartości tutaj dodatnie mamy, to tam domykamy. I teraz, widzimy, że w tym przedziale mamy minusy, czyli teraz ja 3x przepiszę, natomiast napiszę tutaj minus i teraz muszę opuścić wartość bezwzględną. Ale pamiętam, że jak są wartości ujemne, zmieniam znak. Czyli otwieram nawias i będę zmieniała znaki. Minus x minus 2 i to jest mniejsze od 6. W tym zaś przypadku przepiszę 3x minus, otwieram nawias, ale że są plusy w tym przedziale, to ja znaków nie zmieniam. Czyli będę miała x dodać 2 i to jest mniejsze od 6. No i w zasadzie rozwiązujemy sobie tą nierówność i tą też. Czyli mam 3x, tu minus i minus daje plus x, minus i minus daje plus 2, jest mniejsze od 6. No to mam 4x jest mniejsze, dwójkę przerzucam od 4, dzielę sobie to przez 4 i mam, że x jest mniejsze od 1. No to teraz popatrz, podsumowując to i to, bo to muszę uwzględnić, jestem w pierwszym przypadku, mam pierwszy taki warunek, drugi taki warunek. Podsumowując, wyciągam część wspólną. Czyli x-y mają być mniejsze od jedynki, ale hola, tutaj jeszcze mniejsze x-y. Czyli częścią wspólną będzie przedział od minus nieskończoności do minus dwójki. Podkreślamy, nie jest to jeszcze odpowiedź do zadania. To jest koniec pierwszego przypadku. Teraz przechodzimy do drugiego przypadku, czyli tak, 3x. Tutaj zmieniamy znaki minus x minus 2, mniejsze od 6. Czyli 3x minus x to jest 2x, jest mniejsze. Tu przerzucam, będzie 8, dzielę przez 2 i mam, że x jest mniejsze od 4. Ale popatrz, co mamy. Wyszło nam
x mniejsze od czwórki, ale tu miałam takie ograniczenie, że mnie interesują w tym wypadku tylko x od minus dwójki do nieskończoności. Czyli bierzemy pod uwagę to i wyciągamy wnioski. No to w końcu jakie to x? No skoro mniejsze od czwórki, to znaczy, że zaczynam od minus dwójki, ale kończę na czwóreczce, oczywiście otwartej. I to jest do drugiego przypadku rozwiązanie. A natomiast pomiędzy przypadkami jest lub, bo albo tak jest, albo tak. Zatem podsumowując teraz i pisząc odpowiedź, muszę uwzględnić, pamiętaj, w matematyce przypadki sumujemy. Czyli ja teraz te dwa przedziały sumuję. Zobaczysz, one mi się skleją, jak nie widzisz, to narysuj oś liczbową. Ale myślę, że widać, tu jest do minus dwójki, a tu od minus dwójki już się zaczyna to okienie, czyli następuje sklejenie. I piszę od minus nieskończoności do czwórki, oczywiście otwartej. I to jest rozwiązanie naszej nierówności z wartością bezwzględną. Czyli jest taka odpowiedź, oczywiście jest to odpowiedź w tym wypadku A i ta odpowiedź A jest prawidłowa. Zadanie numer 6. Suma odwrotności pierwiastków równania. To równanie nie wygląda najciekawiej, ale to nie jest istotne. Pierwiastek z 10x kwadrat dodać pierwiastek z 2x minus pierwiastek z 5 równa się 0. I mamy tu podane odpowiedzi, zaznaczymy odpowiedź prawidłową. Po pierwsze musimy zrozumieć suma odwrotności pierwiastków równania, czyli odwrotność pierwiastka to jest 1 nad x1, bo pierwiastek mam na myśli x1, x2. Jak go odwrócę, to mam 1 nad x1. Dodać, bo suma, czyli dodać, 1 nad x2 i to się równa pytajnik, prawda? Bo nie wiem, ile to jest, mam to wyznaczyć. No to jak zobaczysz równanie, oczywiście tutaj mamy standardowo równanie kwadratowe. No moglibyśmy to deltą liczyć, ale nie ma sensu, bo tutaj po tej postaci myślę, że zauważysz, że mamy do czynienia ze wzorami Wieta, tylko na razie jeszcze tego tak nie widać. Trzeba to na wspólną kreskę ułamkową, czyli wspólnym mianownikiem będzie x1, x2 i tu rozszerzam przez x2, czyli będę miała x2, a to rozszerzam przez x1, czyli będę miała x1. To się równa. Przypomnijmy, x1 dodać x2 to był wzór minus b nad a, a x1 razy x2 to było c nad a. I w takim wypadku mamy minus b nad a razy przez odwrotność, bo ułamek piętrowy a nad c, popatrz, te a nam się skrócą. Ja jeszcze na razie nic nie podstawiam i mamy minus b nad c. Teraz mogę sobie podstawić. Czyli mamy minus b, czyli u mnie pierwiastek z dwóch, nad moje c, czyli c moje to jest minus pierwiastek z pięciu. To się równa. Minus i minus mi się tutaj skasuje, czyli będę miała pierwiastek z dwóch podzielone przez pierwiastek z pięciu. Usuwam oczywiście niewymierność, no bo takiej odpowiedzi wiadomo, że nie ma. Czyli mam pierwiastek z dziesięciu podzielone przez pięć. Taka odpowiedź jest. Jest to odpowiedź D. Zatem w tym zadaniu odpowiedź D jest odpowiedzią prawidłową. Zadanie numer 7. Granica, limes przy x zmierzającym do jedynki z takiego ilorazu x do potęgi 8 minus 1 podzielone przez 1 minus x do potęgi 3 jest równa. Mamy 4 odpowiedzi. Mamy po prostu znaleźć tą granicę. Często właśnie granice bywają na maturze w części tej testowej na rozszerzeniu za jeden punkt. I teraz tak. Oczywiście widząc granicę, to pierwsze co nam się nasuwa, a może by tą jedynkę podstawić. Oczywiście, jeżeli my to będziemy chcieli podstawić, ja napiszę równa się i nad znakiem tutaj równa się napiszę to podstawienie. Popatrz, jak ja podstawię jedynkę, będę miała 1 do 8, czyli 1 minus 1, czyli u góry mam 0, na dole 1 minus 1 jest 0. To jest symbol nieoznaczony. 0 podzielone przez 0. Nie umiemy tego wyliczyć. Symbol nieoznaczony. To znaczy, że nie wolno podstawiać. To oznacza, że musi coś się skrócić. Bo to oznacza, że jedynka jest miejscem zerowym w liczniku i miejscem zerowym w mianowniku. Czyli ona musi nam się pewien człon po przekształceniu skrócić. No więc musimy sobie przekształcić, zauważyć jakieś w tym wypadku może wzory skróconego mnożenia. X do potęgi 8 minus 1. No jedynie na potęgę ósmą nie ma wzoru, ale jest na potęgę drugą, prawda? Czyli mogłabym rozpisać jako x do potęgi czwartej minus 1 razy x do potęgi czwartej dodać 1. Wzór na różnicę kwadratów. No a na dole? No na dole mogę sobie tutaj dopisać potęgę trzecią, bo to mi nic nie zmienia, ale bardziej zasugeruje mi wzór na potęgę związany z potęgami trzecimi, czyli wzór na różnicę sześcianów. I tak, w pierwszym nawiasie jest 1 minus x, a w drugim będzie, zgodnie ze wzorem, tak, kwadrat pierwszego, czyli 1, dodać iloczyn pierwszego z drugim, czyli w tym wypadku x, i dodać kwadrat drugiego, czyli x kwadrat.
to się równa. No to dalej. Lim przepisujemy przy x mierzący do jedynki. I tak, górę, no musimy jeszcze porozbijać, bo x do czwartej minus 1 da się. Jako x do drugiej minus 1, x do drugiej plus 1. No a x do czwartej dodać 1 przepisuj. Na dole już nic nie rozbiję, więc muszę za każdym razem przepisywać dotąd, aż coś mi się skróci. No to dalej, limes przy x mierzającym do jedynki. I teraz tak, tu nie ma już wzoru, tu nie ma, ale tu jest. X minus 1 i x plus 1. To przepisuję x kwadrat plus 1 i x do czwartej jeszcze plus 1. Dobrze, no. Teraz widzimy, że chcielibyśmy to skrócić, ale no nie jest to identyczne. Bardzo podobne do tego pierwszego tutaj czynnika w liczniku, ale muszę wyciągnąć minus przed nawias. I wtedy będę miała w nawiasie x minus 1, a drugi nawias przepiszę 1 plus x i plus x kwadrat. Teraz popatrz, mam x minus 1, x minus 1, to mi się skróciło całe szczęście. Ja przepiszę, co mi zostało. Lim przy x mierzącym do jedynki i teraz u góry. Mam x plus 1, x kwadrat plus 1, x do czwartej plus 1, a na dole, tylko nie zapominamy o tym minusie, ja muszę od razu zmieniam znaki, czyli minus 1 minus x kwadrat. I teraz próbuję podstawić. Jeżeli już skróciłam maksymalnie licznik z mianownikiem, to na pewno podstawienie da mi tutaj odpowiedź tą, którą ja oczekuję. Czyli podstawiam jedynkę. 1 plus 1 to mam 2 razy. Podstawiam jedynkę. 1 plus 1 to mam 2 razy. Podstawiam jedynkę, to mam 1 plus 1, czyli 2 podzielone przez, tu podstawiam jedynkę. Minus 1 będzie minus 1, minus 1, czyli minus po prostu będzie 3. I mam wynik 8 podzielone przez minus 3, czyli minus 8 trzecich. Jest taka odpowiedź, oczywiście, że jest. Jest to odpowiedź C, zatem ta odpowiedź jest prawidłowa. Zadanie numer 8. Wartość wyrażenia, i to wyrażenie dość skomplikowanie wygląda. Przeczytajmy. Pierwiastek z 2 dodać 1 i to do potęgi trzeciej. Dodać. Pierwiastek z 2 odjąć 1 i to do potęgi trzeciej. Podzielone przez 5 i to wszystko do kwadratu. Jest równa, są 4 odpowiedzi. Oczywiście musimy to wystarczyć i wtedy zaznaczymy odpowiedź prawidłową. Równa się. Będę pisała pod spodem, bo to będzie dosyć długie. Po pierwsze, na pewno na razie zajmiemy się tymi wzorami skróconego mnożenia tutaj. Jak wiesz, wzory na sześcian sumy czy sześcian różnicy są właśnie na rozszerzeniu, dlatego też na tym spotkaniu przypominamy sobie. I te wzory leciały tak. Pierwiastek z 2, czyli to a do potęgi trzeciej. Pierwiastek z 2 do trzeciej to jest pierwiastek z 8. Ja mogę od razu napisać 2 pierwiastki z 2. Dodać. I później te wzorze było tak. 3 pomnożone przez pierwsze do kwadratu, czyli 2 i razy 1. Razy to drugie. Dodać. 3 razy to pierwsze, pierwiastek z 2 i razy to drugie do kwadratu, no to ja napiszę 1, dodać i teraz ten drugi składnik do potęgi trzeciej, czyli 1 do trzeciej to i tak jest 1. Dodać, tu widzisz, wiele się nie różni, tylko znakami, bo jest minus, a też jest pierwiastek z 2 tak jak tu i też jest jedynka tak jak tutaj. Zatem będę miała tak, początek taki sam, czyli pierwiastek z 2 do trzeciej to są 2 pierwiastki z 2, później jest odjąć, i mam dokładnie tą samą sytuację. 3 razy 2 razy 1, czyli od razu napiszę 6. Później jest dodać. 3 razy pierwiastek z 2 razy 1, czyli 3 pierwiastki z 2. I później na końcu jest odjąć, tak jak tutaj było, tylko właśnie jest odjąć 1 do trzeciej, czyli 1. Zamykam do potęgi drugiej. To się równa. No wygląda to dość nieciekawie, ale zobaczysz, pewne elementy nam się skrócą. Czyli tak, 1 minus 1 nam się odjęło, fajnie. Dalej mamy... tutaj mamy 6 i tu mamy minus 6, też fajnie nam się odejmie. No to popatrzmy, 2 pierwiastki z 2 i 3 pierwiastki z 2 tutaj będą, czyli mam 5 pierwiastków z 2. Tutaj mam plus 2, czyli 7 i plus 3, czyli mam 10 pierwiastków z 2 podzielone przez 5 i to popatrz do potęgi drugiej, to się równa. Tu jeszcze mogę podzielić, skrócić. Czyli będę miała 2 pierwiastki z 2 do potęgi drugiej, czyli 2 do drugiej to jest 4 i pierwiastek z 2 do drugiej to jest 2, czyli mamy po prostu 8. I nawet byśmy się nie spodziewali, że ten wynik z tymi pierwiastkami, tak się te piękne pierwiastki pokasują, że wyjdzie nam odpowiedź C prawidłowa, że to jest 8. Zadanie numer 9. Zbiorem wartości funkcji f od x o wzorze sinus x dodać cosinus x jest przedział i mamy 4 odpowiedzi. Musimy wyznaczyć zbiór wartości tej naszej funkcji f od x.
Po pierwsze, ta funkcja, oczywiście widzimy, jest to funkcja trygonometryczna, więc bezdyskusyjnie, ale mamy wyznaczyć zbiór wartości. Powinien nam się od razu nasunąć, z czym kojarzy nam się zbiór wartości, jak się wyznacza zbiór wartości. Oczywiście mamy co najmniej dwa sposoby na wyznaczenie zbioru wartości. Albo rysujemy wykres tej funkcji, no ale tak od razu narysować wykres nie bardzo. Sinus jakby był sam ok, kosinus też ok, ale sinus plus kosinus to nie jest takie od razu na pierwszy rzut oka proste. Albo wyznaczamy zbiór wartości poprzez odpowiednie ograniczenia. Zobaczymy, co nam będzie tutaj na pewno łatwo. Patrząc sobie na ten wzór tej funkcji f od x, myślisz sobie zapewne, że był taki wzór w tablicach na właśnie dodawanie sinusów czy też kosinusów. Ale nie ma wzoru w tablicach na dodawanie sinusa z kosinusem. Dlatego musimy zrobić coś takiego specjalnego, czyli przepiszemy sobie na przykład sinus x, a kosinusa zamienimy ze wzoru redukcyjnego odpowiedniego na sinus. Czyli ja napiszę sinus i teraz pomyślmy, przy którym wyborze wzoru redukcyjnego zmienia nam się na kofunkcję, czyli z kosinusa robi nam się sinus. Przy wyborze albo 90 stopni, albo 270. Ale żeby nie było problemu ze znakiem, z ćwiartką, to pasowałaby mi ćwiartka pierwsza, prawda? Żeby mi się nic nie zmieniało. Zatem wybieram 90 stopni, ale napiszemy to może w mierze łukowej, czyli pi drugich, minus x. Jeżeli nie wierzysz, i w tablicach są też wybrane wzory redukcyjne, to możesz sprawdzić, że sinus pi drugich minus x to jest właśnie kosinus x. Zresztą myślę, że pamiętasz wzory redukcyjne. I teraz co nam tutaj może pomóc? Oczywiście pomóc nam może wzór, przypomnę go, na sinus alfa dodać sinus beta. Jest w tablicy, nie jest zbyt często używany, dlatego młodzież no nie za bardzo tak dobrze się w tym czuje. Ja przypomnę, dwa razy sinus i teraz będziemy dodawać alfa plus beta dzielić przez 2 razy kosinus i teraz będziemy odejmować, tak jak leci, alfa minus beta nad 2. Taki wzór jest w tablicach i ja go chcę zastosować dla mojej funkcji. Po co? Po to, żeby mi było bardzo łatwo już ją ograniczyć. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Czyli piszę 2 razy sinus i teraz będę dodawała te moje kąty, czyli mój pierwszy kąt to x, dodać pi drugich minus x nad 2. Razy, we wzorze dalej jest kosinus i teraz będę odejmowała, tak jak po kolei, pierwsze x, teraz odjąć to, czyli odjąć pi drugich, no i odjąć minus x, czyli dodać x i to podzielone przez 2. No to dalej, moje f od x to się równa 2 razy sinus i teraz uwaga, popatrz, x minus x mi się odjęło i mam pi drugich podzielone przez 2, czyli będę miała pi czwartych razy kosinus. A tutaj fajnie by było nam to podzielić. X dodać x to jest 2x podzielone przez 2, to jest po prostu x. I teraz minus będzie pi drugich podzielone przez 2, to jest pi czwartych. No troszkę tak ładniejsze, przejrzyste to jest. Popatrzmy, co nam tu powstało. Jak się x-y skróciły, odjęły się, prawda? No to w tym momencie już mi został sinus pi czwartych. A sinus pi czwartych to jest inaczej sinus 45 stopni. A sinus 45 stopni to wiemy z tabelki, że to jest pierwiastek z 2 nad 2. Zatem moja funkcja już teraz będzie super pięknie wyglądała. 2 razy pierwiastek z 2 nad 2 kosinus x minus pi czwartych. Jeszcze lepiej to napiszemy, ponieważ te dwójeczki mi się skrócą i otrzymam moją funkcję pierwiastek z 2 kosinus x minus pi czwartych. I teraz mogłabym narysować wykres, oczywiście, ale myślę, że nie będzie to konieczne. Dlaczego? Dlatego, że pamiętasz, że jak za x jest minus pi czwartych, to to oznacza, że na wykresie ja będę moją kosinusoidę przesuwała o pi czwartych na prawo. Czy jak ja przesuwam na prawo czy lewo, zmienia mi się wykres? Znaczy jest wykres mi się oczywiście zmienia, ale konkretnie, czy zmienia mi się co? Zbiór wartości? A to o to pytamy w tym zadaniu, tak? Oczywiście, że przesunięcie prawo-lewo nie zmienia zbioru wartości. Zatem mój kosinus x minus pi czwartych, czyli przesunięty o wektor na prawo pi czwartych, dalej ma ograniczenie, tak jak zwykły kosinus, od minus 1 do 1. Taka fala, prawda? Jak nie pamiętasz w tablicach, sprawdź fala kosinusoida, ona się mieści w przedziale od minus 1 do 1. Zatem mój kosinus, który jest przesunięty lekko w prawo, dalej ma takie ograniczenie. Ale popatrz, co przed kosinusem jest. Jest to pomnożone przez pierwiastek z 2. To ja też tak zrobię obustronnie, pomnożę przez pierwiastek z 2. I mam wtedy minus pierwiastek z 2, jest mniejsze lub równe, od pierwiastek z 2 kosinus
x minus pi czwartych i to jest mniejsze lub równe od 1 razy pierwiastek z 2 pierwiastek z 2. Zatem poprzez ograniczenie, nie musiałam rysować wykresu, mogłam sobie tylko wyobrazić, że jest przesunięty lekko w prawo, poprzez ograniczenie mogę wywnioskować, że mój zbiór wartości to jest przedział od minus pierwiastka z 2 do pierwiastka z 2. Zatem oczywiście odpowiedź B w tym wypadku jest odpowiedzią prawidłową. Zadanie numer 10. Reszta z dzielenia wielomianu w od x o wzorze x minus 4 pomnożone przez x minus 3 pomnożone przez x minus 2 przez dwumian postaci x minus 1 jest równa. I mamy 4 odpowiedzi. Mamy wyznaczyć resztę z dzielenia. Tutaj różne są metody do wyznaczenia reszty z dzielenia. Ja zrobię sposobem najprostszym, twierdzeniem Bezu. Twierdzenie Bezu mówi o tym, że jeżeli my mamy nasz wielomian, przypomnę, jakiś dowolny, w od x podzielić przez wielomian postaci x minus c, jeżeli mamy wykonać takie dzielenie, to zgodnie z twierdzeniem Bezu wartość tego wielomianu naszego wyjściowego w, w tym punkcie c, czyli jakby w miejscu zerowym tego drugiego wielomianu, tego dwumianu, jest równa reszcie z dzielenia. Czyli twierdzenie Bezu opłaca się stosować wtedy, kiedy mamy wyznaczyć resztę z dzielenia. A więc popatrz, ja mam wyznaczyć resztę z dzielenia, czyli mam zapisać, że moja reszta z dzielenia to jest wartość wielomianu w w punkcie C, które u mnie to C wynosi w tym wypadku 1. Bo to jest miejsce zerowe tego dwumianu. Czyli W od 1. No to popatrz, jak prosto mam zrobić. Mam tylko sobie podstawić jedyneczkę wszędzie. Czyli 1 minus 4 pomnożone przez 1 minus 3 pomnożone przez 1 minus 2. No to będę to liczyła, czyli moje R to będzie minus 3 razy minus 2 razy minus 1, a więc moje R to się równa. Są 3 minusy, więc będzie minus 3 razy 2 to jest 6 razy 1, no to mamy tutaj dalej 6, a wynik ostateczny to jest minus 6. Czyli moje R to jest minus 6, odpowiedź C jest w tym wypadku prawidłowa. Na to nasze spotkanie przygotowałam 10 zadań. Nie są to zadania jakieś bardzo, bardzo trudne, no bo zadanie zamknięte na maturze rozszerzonej, ono nie może wymagać od nas jakichś głębokich przekształceń, wielu przekształceń, bo to jest tylko jeden punkt na maturze. Ale pomyśl, czy nie warto ten punkt zdobyć, żeby podnieść wynik maturalny? Warto. Dlatego zacznij rozwiązywać zadania na maturze rozszerzonej z matematyki też od zadań za jeden punkt. Dlaczego? Dlatego, że jest pewnością, jeżeli przygotowujesz się do tej matury, to jest pewnością rozwiążesz i to Cię podniesie na duchu, że już kilka zadań Ci wyszło, to na pewno pozostałe też Ci wyjdą. Wierzę głęboko w to, jak będziesz ćwiczył, to matura będzie pikuś dla Ciebie też. Mam nadzieję, że ta lekcja będzie przydatna. Jeżeli tak, zapraszam na kolejne spotkanie, a czasu coraz mniej.